Cześć kochani, dużo zapytań jest od Was, co z Gierkiem? Tak jak widzieliście, wyciągamy to z worka hermetycznego, zamrożoną, wkładamy do zimnej wody. Zobaczcie, ściągamy cały czas szumowinki podczas normalnego gotowania, tak? Czekamy, aż wodę doprowadzimy do wrzenia. Tu już mamy moment przed wrzeniem, zbiera się więcej tej szumowiny, tak zwanego wytrącania się białka. Dokładnie zbieramy do tego momentu, aż będzie przezroczysty rosół. Woda wrze, zobaczcie, poruszamy jeszcze kiełbaskę, tak żeby wytrąciło się jak najwięcej. Wtedy będziemy mieli taką gwarancję, że ta kiełbaska będzie czyściutka, białko nie będzie oplatało tej osłonki z kiełbaski, więc zagotuje się ta woda i wyłączamy, zostawiamy na 10 minut w tym wrzątku i zobaczcie, jaka piękna, czyściutka kiełbaska. Komentarz zbędny. Sami widzicie bezpośrednio po sparzeniu, co się dzieje. No cóż, kochani, obłędny smak kiełbasa Gierka. Potocznie mówimy na nim biała, pekowana.